Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmie porównam chiński filtr z AliExpress i zobaczymy do czego jest warty. Powiem wam szczerze, sam byłem ciekawy tego testu, bo chciałem porównać go z oryginalnym sajerowskim filtrem i zobaczyć w ogóle funkcjonalność takiego chińskiego filtra i wam pokazać, czy warto, czy nie warto kupować, czy może odłożyć i kupić sobie coś lepszego. Także zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Tutaj mamy ten chiński filtr z AliExpress. Koszt takiego filtra, no naprawdę to są groszowe sprawy. Dostajemy w takim woreczku studnowym. Tutaj jeszcze dla pokazania wziąłem sajera mojego. Może porównamy. We wcześniejszych moich filmach możecie zobaczyć recenzję tego filtra. No i on wygląda tak. Mamy z taką smyczą na szyi. Tu mamy końcówkę, podobnie jak przy filtrze Sajera. Możemy najprawdopodobniej nakręcić na butelkę. Zobaczmy, czy pasuje do tej butelki od Sajera. No tak, nakręcimy bez problemu. No coś krzywo nasz. No, weszła, nakręcimy. Ale co jeszcze? Chcę zobaczyć, czy nakręcimy na butelkę po napoju. Bo sajerowski bez problemu wchodzi filtr. A zobaczymy, czy ten wyjdzie. O, też nakręciliśmy. No ok. Tu mamy ustnik. Ale co jeszcze? Tu rozkręcimy i zaraz wam pokażę, co tam jest w środku, tak jakby nitki. Sajera niestety nie możemy rozebrać, on już jest na stałe. Ale aha, tu mamy takie tryby. Zobaczcie, takie są nitki w środku. Tak wygląda, no koszt tego to w granicach 20-30 zł. Taki filtr. Mamy zawieszkę na szyję. Jest na pewno dużo większy niż Sajera. No i tu nawet pisze tutaj, że możemy nim przefiltrować 1000 litrów wody. Bezpośrednio pić. Dobra. No to może na próbę wezmę zaraz trochę wody z rzeki, bo jestem w pobliżu rzeki Warty i zobaczymy, jaka będzie różnica. Tylko wiecie, jaki jest problem? Nie widziałem żadnego naczynia, żeby wam pokazać jakość tej wody, ale coś wymyślę, coś tu zaraz znajdę. Dobra. Nabrałem taką wodę, znalazłem tylko takie naczynie i przeleję do tej mojej butelki Sajera. Nie wiem, czy uda się zobaczyć. No nie jest pierwszy jakości, znalazłem jakąś plastikową butelkę. Tu mam czystą butelkę. Zrobimy może tak, że to będzie naczynie na pokaz. Żeby wam pokazać jakość tej wody po przefiltrowaniu. Trochę napoju. Dobra. To schowam do plecaka.
No i tak, butelka jest tu. Filtr Sajera. No i tu wleję wodę z rzeki. No to nie dorobię tego nad moją bluzą, przełożę statyw i kamerę. Dobra, tą wodę przeleję tutaj. Resztę wyleję. Śmieć później zabiorę. I co, i wypadało nakręcić ten nasz filtr. Tu jest ten filtr z AliExpress. Nakręcamy na naszą butelkę. No jest długi, długi. Ale tu nie chodzi o to, czy długi, czy niedługi, tylko żeby był skuteczny. Z tyłu jeszcze wyczytałem, że prawdopodobieństwo przedostania się drobnoustrojów w skali 1%. Ktoś nie chce ten fit na tą butelkę nachodzić. Dobra, wszedł no i będziemy filtrować do tego, do tej butelki, co odciąłem. Wciągamy tą zawleczkę. Aha, bo tu jest jeszcze taka funkcja zamknij i włącz, a przekręcić go w prawo. I teraz powinna leć. Może w drugą stronę? O! Coś tam... Coś tam leci. Teraz coś tam kapie, zobacz. Kicha. Nie wiem ile bym musiał czekać, żeby przefiltrować odrobinę wody. No ale coś leci. Nie dopatrzyłem się małych takich szczegółów co do tego filtra. I już wam mówię, o co chodzi, nie chciał mi wody filtrować. Ale już mniej więcej wiem, o co chodzi. Tu mamy tą funkcję, co wam mówiłem, włączony, wyłączony. Włączamy na włączenie i widzicie, robi się taka pompka i po prostu napompowujemy, będziemy pompować wodę. Tu nakręcimy naszą butelkę. Trochę wody wziąłem. To nagranie, co teraz jest, nagrywam dzień później. No i zobaczymy, jak to pójdzie. No moja wina, nie dopatrzyłem się, no ale co, człowiek się uczy na własnych błędach. Ale sztuką jest umieć się do tego przyznać. No i powiem wam, że chciałem już negatywa takiego walnąć, że nie wiem co, ale zaraz zobaczymy. Tu jeszcze dla pokazania. Ciężko będzie zobaczyć. Zmienię kamerę. Tu mamy jakość w
wody. No to co, robimy jak w instrukcji pisze. Ukręcamy filtr i będziemy próbować to pompować. Ale zrobię kamerę trochę zbliżę. Dobra. I będziemy to pompować. No leci. Pomimo, że filtr przecieka trochę tu przy gwincie, nie jest szczelny, może to wina tej uszczelki, co tam jest. Przefiltruję cały kubek. Dobra. Dla pokazania, jak ta woda wygląda, no przeczyścił filtr, przeczyścił. Dobra, przejdziemy do podsumowania i może parę słów powiem. No dobra, przeszliśmy do podsumowania. Co do filtra, tutaj trochę mi przeciekało, jak się nakręca na butelkę, ale widzę, że tu się delikatnie uszczelka wsunęła. Tak, zrobiłem błąd. Film został nagrany dzień później, ale z tego względu, że nie wiedziałem, że się go tak otwiera. To jest włączony, wyłączony. Ja przekręciłem, myślałem, że to będzie jak podobnie w filtrze Sejera, no ale nie, faktycznie mam pompkę i tą wodę po prostu pompujemy. No co, oczyściła, oczyścił ten filtr wodę, oczyścił, oczywiście oczyścił, ale szczerze bałbym się temu filtrowi zaufać w terenie i bez jakichś tabletek, czy nawet no chociażby tą wodę przegotować po przefiltrowaniu, pogotować ją trochę, żeby te wszystkie pasożyty, drobne ustroje się zabiły w tej wodzie, no albo dodać właśnie takie tabletki. No przy filtrze Sejera, no nie raz, nie dwa mi się zdarzało pić bezpośrednio, nawet tej wody nie przygotowywałem, ani żadnych tabletek nie dawałem, no ale przy tym filtrze bałbym się, naprawdę bym się bał. No ale jest okej, jak za tą cenę, co ja widziałem na AliExpress, to jest do 30 zł na pewno już taki filtr kupicie. Nawet widziałem z darmową już wysyłką. Jest okej. Sam raz dla, można powiedzieć, początkujących, co zaczynają przygodę właśnie, żeby od razu nie wiadomo ile pieniędzy nie wydawać, no taki filtr będzie okej, jak na sam początek. W środku tego filtra, jak rozebrałem, znajdują się te nici właśnie i widzę, że tam na tych niciach zbiera się ten osad, ten brud cały, co był we wodzie. I podejrzewam, że można takie coś pukać, żeby po prostu nie zawalić całego filtra. Na bieżąco po prostu no, trzeba dbać będzie o niego, no przy Sejerze jest nierozbieralny. No tu widzę, możemy to rozkręcić, czy pod bieżącą wodą to wypłukać. No nie miałem doświadczenia z tym filtrem, jeśli ktoś miał jakieś doświadczenie z tymi filtrami i może coś więcej o nich powiedzieć niż ja, no to zapraszam, żebyście napisali pod komentarzem, bo sam jestem ciekaw. No nie jest zły, naprawdę nie jest zły filtr, jak na sam taki początek będzie ok, ale do tego bym dokupił jeszcze jakieś tabletki do uzdatniania wody, czy nawet żeby tą wodę to po prostu pogotować, żeby zabiły się te wszystkie pasożyty i drobne ustroje. Z zanieczyszczeń mechanicznych na pewno oczyści wodę, bo w tej wodzie co tu miałem było dosyć takiego brudu i oczyścił, naprawdę była
woda przejrzysta, klarowna, nie mam żadnych zarzutów, no ale takie tabletki właśnie, coś warto zawsze mieć przy sobie. Dobrze moi drodzy, to by było na tyle, dziękuję za uwagę, jeszcze na sam koniec chciałem Was zaprosić do mojej grupy, która ruszyła na Facebooku, link dodam w opisie i zapraszam wszystkie chętne osoby. Dziękuję za uwagę i że obejrzeliście mój film do końca. Trzymajcie się, cześć!